Piątek 13, więc 13 wind niedziałających w metrze warszawskim. A także metro jedzie, ale do Kijowa. Pętla Młynów odchodzi. Czas na pętlę Jana Ostroga. Nielegalne reklamy, nielegalna galeria Mokotów. Nowy wiadukt Marsa i Żołnierskiej już na dniach. A także pieniądze, dzięki którym komunikacja i miasta będą się lepiej rozwijać. O tym nie tylko w sobotę, 14 stycznia. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Jak widzicie, znajduję się już w domu i oświetliłem się, więc możemy rozpocząć kolejne wydanie Mniejsza z tym, a będzie trochę ciekawy. Ale na wstępie powiem Wam, że mam odpowiedź od burmistrza Orzewa Mazowieckiego na temat wykluczenia komunikacyjnego tego miasta i o tym będę mówić w najbliższym odcinku Mniejsza z tym Biz, który się pojawi jutro lub pojutrze. Ale o tym później, bo dziś awarie wind na stacjach metra i to pokaźne, 13 wind. Wczoraj był piątek 13 i możliwe, że przez to. O ile ja w przesądy nie wierzę, to faktycznie podczas naszego nagrywania Q&A ja faktycznie to miało swoje nieszczęście. Gdzie nie działają windy? Awarie są na stacji metra Marymont, Tatusz Cenał, Dworzec Wileński, Zacisze, Płocka, Wilanowska, 4 windy na stacji metra Bemowo, Stadion Narodowy i dwie windy na stacji metra Centrum są w trakcie modernizacji. Nie do końca wiemy, co się stało w czterech windach na stacji metra Bemowo. Jeśli sytuacja się nie poprawi do kolejnego odcinka, napiszę pismo do metra Paryszewskiego, zobaczymy, co się dowiemy. Natomiast lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli metro do Kijowa, a konkretnie do Ukrainy, dotrze. To jest ostatnia informacja, którą dostaliśmy faktycznie. Jak widzicie, tutaj mamy mera i mamy naszego prezydenta Warszawy. Prezydent Warszawy wyjechał, podpisał i dostarczył. Przypomnę tylko i wyłącznie, że już wcześniej pojazdy przegubowe autobusowe z Warszawy tam pojechały, jak i również specjalistyczny wóz tramwajowy, dzięki któremu sieć trakcyjna może być naprawiana. Nie tylko sieć trakcyjna tramwajowa, ale również sieć trakcyjna np. trolejbusowa. A nie w Warszawie takich nie mamy, ale tam właśnie taka jest. 10 pociągów najstarszych składów serii 81, które w teorii w Warszawie są wycofywane, jak przyjeżdża nowa składa Warszawy, ale w praktyce mamy braki pociągów w ciągu użytkowym i o tym pisał już jakiś czas temu Transport Publiczny, więc te pojazdy będą z czasem wycofywane. Raczej wątpię, żeby faktycznie, jak było to napisane oficjalnie, że te pojazdy już nie były w obsłudze, raczej wątpię, one zawsze są na kodę zerwa, jeżeli coś by się nagle wydarzyło. Co warto podkreślić, te pojazdy będą dostarczone z częściami zamiennymi, jak i również z osobami, które przekażą wiedzę na temat pojazdów, jak serwisować, naprawiać itd. Co warto podkreślić, takie pojazdy już wcześniej w Ukrainie są i istniały, i jeżdżą, więc to będzie coś, co faktycznie jest im potrzebne, bo to jest coś, co faktycznie mają. Także to nie jest tak, że dajemy im zupełnie coś nowego, o czym pojęcia nie mają. I bardzo dobrze, bo według mnie w ten sposób to powinno iść i też tak liczę, że może jakieś tramwaje warszawskie by poddawały swoje tramwaje, które wiemy, że idą na żyletki często, to żeby faktycznie w ten sposób przeszły na przykład na Ukrainę. Zobaczymy. Na pewno zobaczymy to, że metro już skończyło swoją budowę przy stacji metra Ulrychów i Księcia Janusza. Prawda? Chyba to zauważyliście. No i po ulicy dopiero się połapały, więc metro odtwarza ulicę Krępowieckiego. Od poniedziałku 16 stycznia budowniczowie drugiej linii metra rozpoczną na ulicy Krępowieckiego przywracanie organizacji ruchu sprzed budowy stacji metra Ulrychów i Księcia Janusza. Na ulicy powróci jeden kierunek ruchu. Powiem Wam, że jak dla mnie to już jakiś czas temu. Pierwszy etap będzie trwać około 3-4 tygodnie, ale taka bardziej informacja ciekawostkowa. Inna informacja ciekawostkowa to jest Łódź Zarzew. Nowy przystanek kolejowy na kolejowej mapie aglomeracji łódzkiej z przesiadką bezpośrednią do tramwajów i autobusów na nowym wiadukcie. Taka ciekawostka, którą tutaj chciałem Wam powiedzieć. Całość zrealizowana w formule projektu i budu i szacowana wartość to 9 milionów złotych.
Mam uczucie, że nasze warszawskie przystanki kolejowe są przefinansowane, a nie mają tak dogodnych przesiadek jak w Łodzi. A, przepraszam, ale nie będę przepraszać, bo w sumie to, co się wydarzyło na Woli, to jest rzecz do świętowania. Pędla młynów odchodzi, pojawia się nowa pętla Jana Ostroga. Znaczy, pętla się nazywa Ostroga, bo zawsze jest skrótowa, tak żeby mieszkańcy mogli jak najlepiej to zrozumieć. Ale powiem wam, chyba to jest jedna z najdłużej oddawanych do użytku pętli autobusowych. Biorąc pod uwagę, że gdyby ta pętla autobusowa nie miała ładowarek elektrycznych, to dawno już by była funkcjonująca, to robi wrażenie. Tak, w sobotę 14 stycznia, czyli dokładnie dzisiaj, została oddana do użytku nowa pętla przy ulicy Ostroga, która zastąpi kraniec Młynów. Do nowej pętli będą jeździć autobusy linii 106 i 136. Z tym, że trzeba podkreślić, że już bezpośrednio od piątku zmieniła się nazwa przystanku Młynów. Ten przystanek nie nazywa się już teraz Młynów, tak jak wcześniej, tylko plac pole elekcyjne. Jeszcze raz powtórzę, może nie usłyszeliście. Plac pole elekcyjne. Bardzo łatwa i przyjazna nazwa, prawda? Nie do końca wiem, czemu aż tak wykwintną nazwę wymyślili w ZTM-ie. O ile nazwa przystanku Młynu w tym miejscu jest całkowicie faktycznie teraz do usunięcia, ponieważ myli się dla mieszkańców, a właściwie dla osób przyjezdnych metro Młynów, pętla Młynów, to są mimo wszystko dwie od siebie oddalone lokalizacje, tak jak na przykład Służew i Służewiec, co jest problematyczne, więc to musiało zostać zlikwidowane. Długo to trwało. Autobusy linii 106, w związku z tym, że na pętli tej autobusowej są ładowarki dla samochodów, dla autobusów elektrycznych, będą właśnie tymi pojazdami. Na pętli się mieszczą łącznie 5 autobusów. Jest parking rowerowy i takie tam bariery. O tym będę mówić też jeszcze w kolejnym filmie. Tu macie schemat tego magicznego coś. Drogi rowerowe, ulica Jana Ostroga została przebudowana. No i najważniejsze, to co faktycznie ZTM-owi najbardziej teraz zależy, to jest budynek socjalny, który tutaj się znajduje. Można pójść sobie, zrobić kawkę, napić jeszcze piwo, przespać się w teorii i pójść do łazienki. Ta łazienka jest najważniejszym elementem. W sensownych warunkach to jest nowa pętla, właśnie Ostroga. Czemu mówię o tym, że ekspedycja, czyli miejsce, gdzie mogą odpoczywać kierowcy, jest bardzo ważna dla ZTM-u? Bo od 2026 roku dosyć gruntownie się zmieniają warunki i przepisy co do kierowców autobusów, jakie muszą mieć zapewnione warunki do jeżdżenia na swoich liniach autobusowych miejskich, podmiejskich, dalekobieżnych. Między innymi to są właśnie ekspedycje na co najmniej jednym z krańców lub z dwóch. Nie pamiętam, tam co ileś godzin jest to dokładnie wyliczone, muszą mieć możliwość pójścia do łazienki w cywilizowanych warunkach i zjeść sobie śniadanie drugie. Więc będziecie widzieć w najbliższym czasie, że te ekspedycje się będą pojawiać. Aktualnie zatem, bo dostałem informację osobno do tego, prowadzi swoje studium i wylicza, na których krańcach pętlowych i tak dalej te ekspedycje będą musiały powstać i wtedy też będą realizowane i o tym na pewno też się dowiemy w osobnych materiałach z transportu publicznego lub ja dostanę też informacje od ZTM-u. Więc tak, tu taka ciekawostka, że faktycznie prace przy tym trwają. Podobnie prace trwały przy trasie łazienkowskiej, ale już się zakończą, bo od poniedziałku będzie przejazd ponownie na rondzie bezpośrednio pod całą imprezą, która się dzieje na trasie łazienkowskiej, czyli wyburzeniu i tak dalej. Film z tego pojawi się jakoś w drugiej części tego miesiąca, jeśli mi się uda. No ale ważne jest to, że autobusy będą już normalnie jeździć względnie, więc wszyscy się cieszą. Nie do końca wszyscy się cieszą z tego, że ZDM działa dosyć ładnie i pilnie i usuwa nielegalne reklamy. Nielegalne reklamy, bilans grudnia i całego 2022 roku. No, to jest dobry materiał na dzisiejszy odcinek. Zmianą naszych dróg są nielegalne reklamy i dlatego regularnie usuwamy te, które są umieszczone bez zezwolenia. W grudniu nasze służby na 136 ulicach sprawdziły 896 nośników i zlikwidowały 24, które znajdowały się w pasie drogowym bez zezwolenia ZDM-u. W całym 2022 roku usunęliśmy 613 nieprzepisowych banerów, billboardów czy tablic. Tak, ZDM zaczyna nasz tutaj artykuł, o którym chciałem wam tutaj właśnie powiedzieć. Dużo. 613 nielegalnych reklam ustawionych w pasie drogowym w trakcie całego roku. Bym powiedział, że całkiem dużo. Zwróćcie na ten napis apteka.
Szczerze, tego bym się nie spodziewał, ale w sumie drugie jest jeszcze lepsze. No kto się by spodziewał, że wielki napis przy parkingu rowerowym na wprost Galerii Mokotów jest na terenie drogi ZDM-owej i w pasie drogowym i to nie jest miejsce galerii handlowej, centrum handlowego, to jest miejsce i ten wielki napis, że tutaj gdzie jest galeria, parking rowerowy i tak dalej, stał tam całkowicie nielegalnie. Przyznawać się, kto z was by się domyślił tego? Ja wielokrotnie przychodziłem obok tego i w życiu bym nie pomyślał, że to się znajduje na działce, który jest własnością miasta. A tak to wyglądało, więc całkiem ciekawe. O, mamy tutaj też jakieś ciekawostki. Bilans za cały 2022 rok przedstawia się następująco. 11584 przeprowadzone kontrole pod kątem umieszczenia reklamy. 613 usuniętych nielegalnych reklam. 1145 wszczętych postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania właściciela nielegalnych nośników. 751 wydanych decyzji administracyjnych nakładających kary. Dużo, dużo. To jest naprawdę dużo sprawdzonych obiektów i jeszcze więcej nowych postępowań administracyjnych. Ja nie wiem tam ile macie urzędników w ZDM, ale widzę, że dobrze się tym bawicie. Ale podobnie dobrze ZDM się bawi w realizowaniu swoich postanowień i tego, co ma do zrealizowania z budżetu obywatelskiego. Zakończyła się budowa i remont drogi rowerowej wzdłuż ulicy Radiowej i Żołnierzy Wyklętych. Na wysokości ulicy Zachodzącego Słońca, tuż przy szkole podstawowej, powstał przystanek autobusowy. W ramach prac odnowiony został też chodnik drogi zwalniający. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Tutaj od razu chciałem powiedzieć ciekawostkę. Jest nam przystanek autobusowy, faktycznie został uruchomiony niedawno. Widziałem go tam w informacjach na WTP. Zachodzącego Słońca. Tylko tu jest problem, bo znowu się pojawia ten sam problem, który jest na terenie całej aglomeracji Warszawy. Przystanków autobusowych Rynek. W ramach ZTM, czyli Warszawskiego Transportu Publicznego, nie powiem wam ile jest, ale chyba co najmniej 10, zlokalizowanych w różnych gminach. Podobnie jest z przystankiem Zachodzącego Słońca. Jeden znajduje się pod Ożrowem Mazowieckim, a drugi znajduje się bezpośrednio tutaj w Warszawie. Więc powiem wam tak, to jest przesada. Według mnie przystanki powinny być jedne unikatowe, a nie tak, że na przykład można dojechać z tego samego przystanku do tego samego przystanku, który się tak samo nazywa w nawigacji, pokażę wam tak samo, że się nazywa, a jedziecie z dwóch różnych krańców Warszawy do innego. Tak nie powinno wyglądać. No ale tak jest. Tak to wygląda na zdjęciach. Nie będę wam wszystkich przyglądać. Widzicie, no nowe drogi rowerowe, asfaltowe. Przystanek taki ładny. No i wszyscy się cieszą, tak? Więc najważniejsze. Podobnie się wszyscy cieszą na Mariewilskiej. O tym mówiłem trochę w ostatnim filmie. O przebudowie. Tutaj deweloper ukończył swoją część z przebudowy, czyli nowe jezdnie, nowe sygnały, to jest świetne. Drogi, chodniki, światła, cuda nie widy. Faktycznie Madewilska tutaj wygląda jak teraz sensowna, duża ulica, bo jest dużą ulicą, nie ukrywajmy, a się zmienia do jednego pasa dalej, co jest według mnie też problematyczne, jeżeli chodzi o komunikację w tym miejscu. Co na minus, co do tego całego wielkiego przedsięwzięcia, to jest to, iż drogi dobrowe są przepiękne, ale się kończą w polu. O ile w kierunku północnym to jeszcze zjeżdżają na jezdnię i jakoś się dalej ciągną, o tyle na węźle tutaj z trasą toruńską to jest po prostu rozpacz. Biorąc pod uwagę, że wtedy podczas budowy trasy toruńskiej nikt nie myślał, że na Madewilskiej będzie droga dowodowa i nie przewidzieli miejsca nawet na nowy wlot, to jest duży problem. Sam miałem parę razy okazję jechać tym węzłem na moim monocyklu, szukając drogi dowodowej i sensownego dojazdu. Da się, ale to nie jest to, co by było, gdyby faktycznie tu była zrobiona droga dowodowa. Natomiast na Marsa, no na Marsa. Elon Musk chce polecieć na Marsa. My w Warszawie Marsa mamy już od dawna i niedługo będziemy mieli już drugi wiadukt, więc wiecie, Elon chce dopiero dolecieć, a my już sobie budujemy drugi wiadukt na Marsa. Ale tak przechodzę zupełnie szczerze do tego. Przygotowanie do otwarcia nowej estakady nad skrzyżowaniem ulicy Żołnierskiej i Marsa. Tutaj jest parę zdjęć. Ja ten film o tym właśnie węźle mam gotowy i czekający na zmontowanie od 2 tygodnia. Więc spodziewajcie się go na dniach, bo jeżeli to zostanie oddane do użytku na dniach, to ja chcę być pierwszy, zanim to się stanie. Bo na moich ujęciach jest, jak jeszcze samochody nie jeżdżą. Aktualnie trwają prace bezpośrednio przy oddaniu do użytku nowych elementów. To ma się wydarzyć w najbliższym tygodniu. Ma już tutaj być uruchomiony ruch samochodowy, więc w skrócie czekamy. Czekamy niezmiernie i się to wszystko zmieni. Co ciekawe, tutaj podczas przebudowy średnio około 60 tysięcy pojazdów na dobę jeździło w październiku 2022. Całkiem dużo w tej relacji tu było pojazdów.
I całkiem duże pewnie będzie też dużo osób uczestniczyło w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tutaj też będzie do Was pytanie, ale zanim to, to najważniejsze. Plac Bankowy jak zawsze będzie miejscem, gdzie będą wszystkie imprezy i tak dalej, i światełko do nieba. Więc w związku z tym 29 stycznia, właściwie odradzam Wam jakiekolwiek kontakty w tym miejscu. Tramwaje będą pewnie jeździć na okrągło, a samochody, no wszystko co tu jest na czerwono będzie wyłączone 29 grudnia od 7 do 3 następnego dnia. A tutaj place i pozostałe ulice będą też ograniczone z ruchem, więc no niestety tak to wygląda, przygotowanie sceny i pozostałych elementów. Co ja chciałem powiedzieć, to jest to, iż oczywiście w tym roku ponownie będę grać z WOŚP, niezależnie od tego Waszych komentarzy, to jest jedna z tych instytucji, dzięki której faktycznie i ja zawdzięczam swoje życie, jak kiedyś walczyłem w szpitalach i na ich sprzęcie żyję, więc nie mielibyście jakichkolwiek filmów, które tutaj oglądacie, gdyby nie WOŚP. Niezależnie od tego, czy Jurek Owsiak jakikolwiek ma powiązania i nawet jeżeli kradnie połowę pieniędzy, jak wiem, że to w komentarzach lubicie wytykać, to i tak więcej czyni dobra niż złego. Ale przechodząc do tego i wychodząc z polityki, to co chciałem Wam faktycznie powiedzieć, to jest to, iż gramy ponownie. Podczas finału będziemy się kręcić po całej Warszawie w różnych miejscach i ponownie z moim przyjacielem Dominikiem będziemy się kręcić. Ja będę mieć tym razem puszkę zwykłą na pieniądze i gotówkę, a Dominik będzie w tym roku miał terminal, więc będzie można płacić na dwa sposoby. Eskarbonka też, w sumie mogę wam dać teraz link już do eskarbonki, chyba już jest. Nie, wiecie, w kolejnym filmie wam dam, bo jeszcze do mojej eskarbonki chyba nie ma dostępu. No i najważniejsze, co chciałem wam faktycznie powiedzieć. Na WOŚP będą licytacje awizynoszowe. Jedna z nich to będzie nie dzień z awizynoszem, tylko spacer z awizynoszem i sykutem po Warszawie. O tym w Q&A mówimy, więc już Wam mówię, że to się pojawi. Na daniach będzie już faktycznie aukcja. I chciałbym wystawić w tym roku też jeszcze coś drugiego. Ale nie mam żadnego pojęcia, co by to mogło być. Jakieś wydarzenie, specjalna rzecz. Co proponujecie? Od razu mówię, że zwiedzenie Warszawy Zachodniej nie wchodzi w grę, bo takie rzeczy nie jestem w stanie zrealizować. Ale dajcie mi znać w komentarzach. Co chcielibyście wylicytować na WOŚP? Ostatnio były ciekawe propozycje. Mam jedną, ale ona poczeka jeszcze chyba sobie z parę finałów na trochę, jak będzie więcej już widzów oglądało i wtedy faktycznie wystawię coś ciekawego. Ale Wasze propozycje. Co mógłbym wystawić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Jako drugą licytację, bo sądzę, że można byłoby się przyjąć jakoś podwójnie, a właściwie potrójnie. Ale dobrze, dużo WOŚP-u, skończmy mniejsza z tym, bo jeszcze pada informacji, jak na przykład demontaż tarczy Jolanta na ulicy Gagarina. Tak, przypominam, ja się pojawię na Gagarina w tym miesiącu, tylko i wyłącznie jeśli uda mi się wejść tam na dół, będę niedługo pisać do MPWiK i jeśli dostanę pozwolenie i zgodę i się jakoś dogadamy, to wtedy Wam pokażę, jak wygląda tarcza, jak to wygląda, jak wygląda tunel gotowy, no i jak cały kolektyw będzie się łączyć w jedną całość dzięki temu. To przypominam, tam buduje się to wszystko pod tramwajem na Gagarina. Natomiast znowu polityka, ale powiem Wam, jeżeli zobaczyłem taki artykuł na stronie transportu publicznego, to coś oznacza i ja zaraz Wam powiem czemu. Kto do odblokowania środków europejskich? Ustawę o Sądzie Najwyższym przyjęta przez Sejm. Ile nie chcę tutaj wchodzić w część polityczną, co jest chyba właściwie nie do zrealizowania, biorąc pod uwagę, że mówię o stolicy, to chciałem powiedzieć, czemu ten temat mnie zainteresował i o nim mówię. No nie jest tak, że się zajmuję polityką, będę mówić o tym, czy sądy są, czy nie ma ich. Chcę powiedzieć o tym faktycznie, że dzięki tym pieniądzom Warszawa bardzo mocno się rozwinie, jak i również cała Polska. Nie będę mówić, ile to jest pieniędzy, bo nie pamiętam. Wiem tyle, że dzięki tym pieniądzom będzie zrealizowana nowa linia SKM do Ożera Mazowieckiego. O tym SKM-ka mówi jakiś czas temu, że jeśli nie będzie tych pieniędzy, nie będą mogli zakupić nowych pojazdów na realizację tych pociągów na tej linii SKM. Mało tego, większość inwestycji, które pracuje SZRM, czyli na przykład obwodnica śródmiejska, w ten sposób byłaby finansowana i byłaby zrealizowana. To było jedno z założeń na tam odcinek od Ronda Żaby do Wiatracznej. Więc może warto, aby te pieniądze dotarły. Nie będę mówić o innych inwestycjach, które są planowane, gdyby te pieniądze dotarły do Polski i do Warszawy, bo o tym powiem, jak może te pieniądze będą. Żebyśmy nie mieli nadziei, a później jej tracili. Bo już zbyt dużo takich filmów mówiłam o inwestycjach jak Kasa NS, na które niestety pieniędzy, a właściwie realizacji, nawet ja mogę nie dożyć. Ale dobrze, na koniec pozytywne informacje. Sondaże, mniejsza z tym. Sondaże. Co my tam mamy w sondażach? Ulubione Wasze serie? No to jest Warszawska Średnica 2050, jak i również Tramwaj Kierunek. Natomiast z ostatnich sondaży mamy tak.
Czy twoim zdaniem autobusy w ramach warszawskiego transportu publicznego powinny dojeżdżać do dalszych rejonów podmiejskich niż teraz? Większość z was, bo aż 66% stwierdziło, iż tak. Na nie 23% zagłosowało. Natomiast drugie pytanie podobne, ale trochę inne. Czy twoim zdaniem warszawski transport publiczny jest dobrze zorganizowany w rejonach podwarszawskich? Dobre linie, układy tras i częstotliwości. No i tutaj jesteście już trochę bardziej podzieleni na 600 głosów, ponad na prawie 700 głosów, które oddaliście. Tak, odpowiedzieliście, że jest dobrze i to jest tylko 24%. Najwięcej, 29%, nie za mało jest linii autobusowych. 17% nie powinno być lepsze, powinny być lepsze trasy linii autobusowych, wszystko jest źle, 9% i nie wiem, 21%. Ja z tym nie wiem, faktycznie będę się zgadzać, bo ja nie znam sytuacji wszystkich gmin podwarszawskich, tylko niektórych, ale będę się tym przyglądać w najbliższym czasie, bo tak też obiecywałem. No i ostatni sondaż też pojawił 2 dni temu. Powiem wam, że jestem zachwycony i zdziwiony bardzo, że on ma już 1000 głosów. Jakby on ma więcej niż te poprzednie są o Warszawie, a tutaj o City Skylines głosujecie. Który środek transportu ma być głównym środkiem transportu komunikacji miejskiej w mieście Awizynosza w City Skylines? Większość z was stwierdziło na ten moment, że 37% tramwajem, 34% metro. Maglewy mają 9%, 20% mają pociągi. To tylko i wyłącznie oznacza, że będę tutaj realizować coś na współpracę. Znaczy, nie jestem w stanie w Skaniancach chyba zrobić wszystkiego na tramwajach. Tym bardziej, że jesteście tak mocno podzieleni, ja nie chcę tutaj dzielić ludzi, więc zorganizujemy, że będą to 2 środki transportu główne. Tramwaje będą nie dość, że głównym środkiem transportu na ulicach wszystkich, to będą również głównym środkiem transportu w postaci szybkiego tramwaju, który będzie nabudowany na estakadach. Metro zaś będzie wszędzie indziej, gdzie nie będzie tramwajów, bądź będzie łączyć się z liniami tramwajowymi, gdzie nie ma szybkiego tramwaju. Na pewno nie będzie tak, że szybki tramwaj i metro będzie w podobnej relacji. Też chcę, żeby tramwaje były głównym środkiem transportu, dlatego że nowe tramwaje są dosyć mocno pojemne i można je dosyć ładnie dostosować. Ale to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, żeby ten wskaźnik, który tutaj widzicie, czyli 8409 subskrypcji, wzrósł, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Wiem, czekacie na Q&A. Q&A będzie w poniedziałek z odpowiedziami na wasze pytania. Na prawie wszystkie odpowiedziałem. Z góry mówię na ten, o którym powiedziałem, odpowiem w komentarzach, jak będziecie pisać już pod filmem z Q&A. Więc jeśli coś, to piszcie spokojnie w komentarzach. Sykut wybrał pytania, które były. I też chcieliśmy, żeby ten film nie trwał więcej niż godzinę i trwa mniej więcej godzinę, więc no tak się zmieściliśmy w tym czasie. No i to zobaczycie, wspierający już ten film mają. Jutro, jak mi się wszystko uda zrobić, to będzie 8:00 średnica. Dla wspierających miał być dzisiaj ten film, ale jest dla mnie już 22:00 i ja nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego, żeby to ładnie wyglądało i żebym to zrobił sensem. Więc wspierający ten film zobaczą trochę wcześniej przed wszystkimi, ale będzie to jutro już bezpośrednio po południu. No i to, co chciałem wam powiedzieć, to jest faktycznie film z wykluczenia Orzeza Mazowieckiego. Pojawi się również najprawdopodobniej w poniedziałek, jako drugi film przed Q&A. Jestem ciekawy tego, co będziecie sądzili o tym, co mi powiedział burmistrz Orzesza Mazowieckiego, bo dostałem telefon bezpośrednio, zadzwonił do mnie i dowiedziałem się tego, czego wy jesteście ciekawi. Od z góry odpowiadam, nie wszystko wygląda kolorowo, ale wygląda to lepiej niż myślałem. I dobrze, że dostaliśmy oficjalne stanowisko, ale o tym dowiecie się już bezpośrednio w najbliższym filmie. Film ten trwa 24 minuty na moim zegarku, więc dla was jest pewnie trochę krótszy. No i co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach będzie węzeł Marsa, pętla Jana Ostrogoga. No i zobaczymy. LK7 na razie czeka, bo muszę mieć chwilę momentu, żeby to na spokojnie nagrać. Podobnie jak zwykle południowe. Do zobaczenia. Cześć!